Witajcie, cni rycerze i nadobne niewiasty w kolejnym, drugim odcinku Kingdom Come Deliverance na kanale Świat Szarpiego. Witam was bardzo serdecznie, ja, Szarpi, oraz moje alter ego, Henryk. Heniek, po prostu. Kontynuujemy to, co zacząłem w poprzednim odcinku, a mianowicie udało mi się odebrać dla ojca dług od niejakiego Kunesza. No i kupiłem węgiel, tak? Kolejne tutaj rzeczy, które muszę zrobić, bezpośrednio już kontynuując to, co zacząłem, no to oczywiście iść na lekcję fechtunku, no i oczywiście kupić piwo w karczmie. Jelcem tego miecza dla ojca, znaczy się jelec do tego miecza, który wykonuje ojciec, odbiorę sobie później na końcu, jako ostatni etap zadania. Teraz myślę, że może, skoro już tak obiłem fajnie całkiem mordę temu Kuneszowi, to znaczy udało mi się to, myślę, jakoś sensownie, no to może, idąc za ciosem, dosłownie i w przenośni, udam się na lekcję fechtunku, czyli cel zadania pod literką E. E, czyli gdzieś mniej więcej tam. Jakoś tak zerknę jeszcze na mapę, bo tutaj nie jestem pewien. Idź na lekcję fechtunku E. No dobra. Piwo w karczmie, no to to jest... tu. No to wygląda na to, że idę w dobrą stronę. Przy czym tu jest karczma? Ach, u tego, tak? No właśnie, sztuki walki, oczywiście, że chcę pobierać dalej nauki. Wielki mistrz walki Waniek. Waniek nauczy mnie. Zobaczmy. Have you recovered from yesterday's great wound? Oh, it was nothing. Except mother noticed and had a word or two. A ja dalej jestem we krwi. No mother's happy when a son starts to take an interest in swords. Where there's weapons, there's death. The question is, what do you want? I don't want to rot in this hole forever. I feel like I don't belong here. I want to live and see the world. The world's a dangerous place and I need to know how to protect myself. No, mówi sensownie, mówi mądrze, nie? And as it happens, today's your last chance. I have to leave. So, are you ready to get stuck in? Oczywiście, że gotowy do nauki. Yes. Od razu. Alright, on the ground by the sheepfold as usual. Dobra, czyli plac za owczarnią. Plac za owczarnią. No to idę za nim od razu, nie? Co będzie tam na mnie czekał? Przejdźmy od razu do rzeczy. No, tak, tak. Henryk dobrze powiedział, właśnie. Ja tutaj nie chcę zgnić w tej dziurze, w tej mieścinie w Skalicy. Chcę zobaczyć troszeczkę świata. No, a świat jest niebezpieczny, tym bardziej w takich wiekach ciemnych, kiedy to wojny praktycznie wisiały na każdym możliwym kroku. Jakieś takie mam zabrudzenie na ekranie. Widzicie to? Takie smugi krwi jakby. Może to dlatego, że jestem brudny. To tak gra mi daje do zrozumienia, że jestem brudny. To znaczy odzienie mam brudne z krwi. Nawet idąc w dół tak można to zobaczyć. No powinienem trochę odpocząć z tego, co widzę, bo... ten pasek tutaj witalności... czy tam zdrowia i witalności... czy tam energii to... Jezus Maria, te owce, no to... Hejterów ktoś wpuścił do gry. Po prostu. Dobrze. Waniek, naucz mnie kilku maniek z mieczem. So, can we get started? Dawaj. We can. Good. And since today is the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. A co on mnie niby nauczył? Może jakieś podpowiedzi będą. Very well. Let's start with the basics. Trzeba się ruszać przy walce z mieczem. Okej. Alright. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Cała swoja waga. Try slashing from different sides. Z różnych stron. Okej. No tak, faktycznie tutaj. Tutaj już mogę z różnych stron. Very good.
A, cięcia są z boku, nie? No. Aha, cięcia to z lewych przycisk myszy, dobra. I jeszcze jedno. Dobra, jest. Good, good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. Raz za razem. One blow, follow it with another. Dobra, cięcie, tak? Fine. Okay. All right. Now you're getting it. Dobra, jest. Seria ciosów 3 na 3. Na dzisiaj dosyć, to wszystko. O, akurat powiem wam, że w tej grze... No, oczywiście, no. Dobra, Waniek powiedział, że nikt nie zostaje mistrzem w jeden dzień. I w tej grze trzeba to brać dosłownie. Dobra. Okej, no to zostało mi jeszcze zadanie z tym piwskiem, tak? Dla ojca. Kup piwo w karczmie. No dobra, no to lecimy kupić piwo w karczmie. To mi zostało na ten moment. Dlaczegoż by z tego nie skorzystać? Aha, kochani, słuchajcie. W międzyczasie, tuż zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, zmniejszyłem ustawienia graficzne z tych eksperymentalnych ultra wysokich na po prostu bardzo wysokie. Nie widzę znaczących jakichś różnic w grafice, wy na YouTubie tym bardziej nie zobaczycie, a gra jest jeszcze płynniejsza, dlatego myślę, że tutaj jakiś, tak, że tak powiem, onanizm detaliczny, jak to czasami mówię, nie ma sensu, skoro nie ma różnicy, ale okej. Okay. Jest jakaś cutscenka. I say only the truth. Sigismund has done only what he had to. Had to. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because your Wenceslas would not go to their deeds even. German counts. God be with you, Enrique. I'm with you, Matthew. What's going on here? Deutsche spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire! What do I care about the Austrians? And nowadays, not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true, though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Ratzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... Don't forget about Gutenberg. Where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but... Goodman Deutsch, this is pointless. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. But what can you do? I might have an idea. Deutsch deserves to be taught a lesson. Doesn't he, Fritz? Podoba mi się to. You are Matthew. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Don't listen to Fritz. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit. It made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But... doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things.
We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not gonna take all day. No, Heniek, zgódź się. It's our duty to defend the honor of our king. Nic tak nie poprawia humoru jak obrzucenie domu Niemca gównem. No, no nie, nie, tak to Niemiec gówno, no. Jasno, że wchodzę w to. Oh, well. Father can wait a while. My words exactly. I knew you wouldn't miss out on all the fun. Let's go. No, oczywiście, że nie odpuszczę. No nie ma takiej opcji w ogóle, nie? Że nie odpuszczę. Iść za kumplami mam, tak? Ale to może... Dobra, idę za nimi, idę od razu. Piwo najwyżej kupię później. Jest gówniana robota do zrobienia, to lepiej ją zrobić od razu. Bielony dom to ten, tak? Tak, ten. To jest dom Niemca. No to Niemiec zaraz... Dom Niemca zmieni kolor. Obgadaj plan ataku z kumplami. Okej. Okay. Mateusz, Frycek i Maciej. To może Mateusz. Czy to ma jakieś znaczenie? Wait. We have to check that the coast is clear. Why? The Deutsch is in the tavern. But maybe you noticed after all these years that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Aha. Mam odciągnąć tą Niemrę od domu, to jest ona. Zwab żonę Niemca. Ojeju. Co ona jakieś ma... Aha, ma coś tutaj dzierga. Dobra, żona Niemca. What do you want, lad? Twój mąż sprawia kłopoty. I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. I thought someone should take him home before he gets himself in trouble. What sort of nonsense? Well, he kept saying that Sigismund was right and King Wenceslas is a drunkard, that sort of thing. Some people took exception, so I thought... God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Not that. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. No, wydostań go, żonko niemiecka. Dobra, aha, czyli okej, okay, jest odciągnięte. Dobra, a to niedaleko jest, więc trzeba się spieszyć. No. Poziom główny, właśnie. Muszę sobie te levele sprawdzić zaraz. Ach, te dźwięki. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet! For king and country! For king and country, my ass. This is all good, clean, fun! Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund! Woohoo! Eat shit, Deutsches! You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans! Can't you see? Hans. We're decorating your house for you. It's like your old man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse Hans! I'll make those smiles off your faces! Oh, off your faces! I'd like to see you try. What are you doing here, Zbyszek? Hanging out Zbyszek. With this boxy Deutscher? Zbyszek. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Gówno w Niemca, pięknie. To jest. Fucker! I'll make you pay for that. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. A jeszcze kurde głodny się robi, a tu trzeba będzie walczyć. Powolniejszy cię z pięścią w głowę, cię z pięścią w twarz, prawo. Ale to chyba było, nie? Tylko oni mi to przypominają chyba. No dobra, moment, jeszcze tylko tak. Odblokuj lewy shift, tab, zmień przeciwnika. A tu się to może przydać. A Q jest garda. F kopnij. Ja muszę zdecydowanie częściej nagrywać tą grę, bo... Tak, żeby pamiętać. A, dostał. Dobra. God
Ha, ha, dobre! Dobra, ten się poddał, tak? Który jeszcze chętny? Ty? Ta jest! Pięknie, Niemcy pobici. A teraz czas pieprzać, dobra. Jak to się robi shiftem, nie? Dobra, okej. Okay. Coś pięknego. Otwórz te wrota, hopie. Oj. O, sorry, moment. Nie. Dobra, trzeba uciekać. Czy oni mnie gonią jeszcze, czy nie? Chyba jeszcze gonią, nie? O, zaraz padnę tutaj normalnie ze zmęczenia. Nie widzę, żeby mnie ktoś jeszcze gonił, no ale tutaj tak bokiem może przy tej palisadzie uda się im czmychnąć. Króweczka nas przywitała bardzo ładnie. God be with you, Henry. Dobra, chyba się udało, co? Moment, uciekłem? Odbierz jelec, kup piwo. Ucieknij kompanii Drabowi. Z kompanii... Aha, z kompanią Drabowi, jakiś drab nas goni. A jest, udało się, dobra. No to teraz tak, pytanie, czy spotkaj się z chłopakami u Kunesza? U Kunesza? A po co u Kunesza? No, oni idą do Kunesza chyba, tak? Teraz? No to dobra, to się spotkamy u Kunesza, ale po co? Jeszcze coś od niego tam... Oni się porozbiegali, a... Moment. Chwileczkę. Opcjonalnie. No dobra, no opcjonalnie, ale spotkać się można, skoro jest taka możliwość. Na tym etapie to lepiej tutaj wyczyścić każde zadanie. Warto po prostu, warto, no. No dobra, tutaj biegniemy za nimi. Tu gdzieś będzie Kunesz, tak? Tu jest Kunesz? Nie, to jest Maciej. Aha, wszyscy są już, dobra, no to... Nie wiem, co oni chcą od tego Kunesza jeszcze. Nie, no ale dobrze z Niemcem poszło. True, but I'm worried that fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, what can they do to us for throwing a bit of dung? Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. A kto przepada za Niemcem? Kto normalny przepada za Niemcem? Ja coś czuję, że mi zablokują ten film normalnie. Johanka nas ostrzegła. Dobrze, że Johanka nas ostrzegła. No, właściwie tak. It's a good thing Johanka warned us. Well-behaved girl like that. I'm surprised she didn't call the catchpole. She must have seen Matthias. What do you mean? Because he fancies her. And I think maybe she likes the look of him too. Hehehe. Shut up, you idiot. No, dobra, niezła robota u Niemca, chłopaki. Anyway, nice job at the Deutsches. Never a dull moment with you lot. Dzień jak co dzień. Okej. I co, to wszystko, tak? To wszystko. Dobra. No to tak, no to teraz po te piwo pójdę do karczmy. I po ten jelec później. Dobra. To trzeba wrócić do karczmy. Mam nadzieję, że mnie tutaj nikt nie przyczai. Zwłaszcza ten drab. No tam to miasteczko nie jest jakieś takie duże. Jest całkiem niewielkie, bym powiedział. No ale może uda się jakoś tutaj uniknąć problemów. Tu jest wejście, tak? Tu jest piwniczka. O! Coś tutaj można zabrać? Nie można. Kradnij! Można by zarąbać piwsko. A, nie będę kradł, dobra. Trzeba być uczciwym. Tym bardziej, że nie jestem Niemcem, nie będę kradł.
Dobra, jest karczma. Bianka, czy tam Blanka. God save, my lovely. You're looking well today. A ty... You too, handsome. Widocznie Blanka lubi uwalone krwią ciuchy. No nic, dobra. Piwo. Ty, piwo. No co cię tu sprowadza? Piwo. To chamskie trochę by było. To by było, moim zdaniem, uwłaczające. Dobra, ty no. Your beauty, of course. Oh, noble sir. I'm as honored as any simple maid can be. And apart from my beauty? A, głupia nie jest. No w trąbę z nią nie zrobię. Znaczy w trąbę z nią... W trąbę może bym z nią zrobił, ale... W trąbę jej nie zrobię. Zakupy. W kramach najpierw musisz włożyć rzeczy do swojego koszyka. Potem albo potwierdzisz swój zakup X-em, albo spróbuj się potargować. Cena, którą musisz zapłacić, zawsze będzie widoczną górę kranu. No to już wiem, no, no. A, porozmawiajmy o Witaj, moja kochana Bianko. Porozmawiajmy o interesach. Nie no, dobra, dzban dla ojca, bo ojciec czeka. A. Tak, jak zwykle, cały dzban. Ojciec dzbanami piwo pije. No ta Bianka taka niebrzydka, nie? W sensie ta jej teksturka taka, o. Też takie oczy bez wyrazu trochę. Ale... W końcu Czeszka. Teraz mi na pewno zdejmą. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty looking fellow was asking after you. Raniak? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be happy when he's gone for good. What in heaven's name are you up to with him? He promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. No właśnie, wszyscy z niego chcą zrobić jakiegoś. How? I've got something special for you. Is that so? Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? You're an angel. I hope you'll thank me properly later. You bet I will. Następne 5 zbawiennych sznapsów. No dobra, okej. Dobra, tutaj czytać tego w kodeksie nie będę, bo wiem na czym to polega. Ale tutaj jeszcze oczywiście, no, korci mnie tutaj ten mój taki... Moja taka przypadłość oglądania miejsc w tego typu grach, zwłaszcza kiedy są tak w miarę szczegółowo wykonane, zrobione. Ale tutaj jest akurat tak... skromnie, ale czysto. Tak. Tu jest piec. Ale to podejrzewam, tutaj jest po prostu sala czeladna, czy tam biesiadna. A tutaj... Tutaj jest kuchnia, tak. Tutaj są jeszcze jakieś... Tu jest wejście pewnie do kuchni. Wkroczyłem na czyjś teren. A to nie, dobra. Nie, cokolwiek to znaczy, jeśli znajdziesz się tam, gdzie nie powinieneś, ludzie nim wezmą straż, najpierw cię ostrzegą. Ale jeśli zostaniesz nakryty, w strzeżonym miejscu, od razu trafisz do aresztu. A może tutaj Bianka mieszka? No ale mnie powinna wpuścić przecież, nie? A zobaczmy, co jest na górze. Jak wyglądają pokoje gościnne. Da się tam wejść? Da się tam wejść, dobra. Czy tu w ogóle są jakieś pokoje gościnne? Można otworzyć. Czy to też jest czyjś teren? Tak, to jest czyjś teren, z tego co widzę. Tak, ikonka takiego przyczajonych nóg, takiego skradaka się pojawia. Oj, przy kompasie. Dobra, jestem głodny generalnie i chce mi się... Jestem zmęczony? Nie. Brudny niby jestem, a czy ciągle mam tutaj brudne z krwi ciuszki? Ja może po prostu... nie wiem... Spróbuję znaleźć coś, gdzie bym mógł się umyć? Tutaj mogę się umyć? Nie mogę się tu myć? Tu nie mogę. Może tu mogę? O, tu mogę. Umyłeś się w bali tak dokładnie, jak tylko się dało. Dobra, o, krwi nie ma już. Okej, dobra, spłukałem krew. No to co? No to został nam co? Odbierz jelec, ale to muszę wrócić tu jakby na ten wewnętrzny dziedziniec. Czy pod zamcze. Jak zwał, tak zwał. Dobra, czyli tutaj tędy muszę się udać.
Głodny jestem ciągle. Nie wiem, czy to jest jakiś skrót. Szczęść Boże, wieśniaczko. Nie wiem, jak masz na imię, ale szczęść Boże. Pokrzywa. Zbierz. No to jest ciekawe. No tak, przecież tutaj można zbierać kwiaty, zioła, zielsko i tak dalej. Ja może sobie pozbieram tego troszeczkę. Wnioskuję, że będę mógł coś z tego przyrządzić sobie. Jakieś napary, może jakieś lekarstwa, maści. No zobaczymy, zobaczymy. Do takiego etapu nigdy w tej grze nie dotarłem. Zresztą, tak jak mówiłem, przypomnę jeszcze raz. Spędziłem dotąd w tej grze wcześniej, poza poprzednim, pierwszym odcinkiem, dosłownie, nie wiem, kurde, chwilkę, no. Chwilkę dosłownie, zobaczyć, po prostu przekonać się, jakie to jest duże, jaka ta opowieść jest długa i znaleźć po prostu odpowiedni moment i czas na to, żeby zabrać się za nagranie tego. No i w końcu nadszedł. Dobra. Oj, sąsiad tutaj nadal zrzuca z tej fury to siano, słomę znaczy się, przepraszam. Ale widzę, że to jest syzyfowa praca. Tak, tak, dychnij się chwilę. Dobra, dobra, już, dobra, już, koniec. Idziemy po ten jelec. Ale tu chyba jeszcze coś można zebrać, czy nie, nie bardzo. Mniszek. Niech będzie i mniszek. 8. poziom zielarstwo. A właśnie, ja tu w ogóle jakieś poziomy ciągle osiągam, a nic nie dodaję. W sensie nie... Moment, czy to jest pod C? Nie, pod C jest skradanie. Pod P atrybuty. Ach, tutaj jest. I teraz takie mam pytanie. Ile ja mam tak właściwie... Ile ja mam tak właściwie do rozdania tych wszystkich... I teraz tak, poziom główny. Sztuki walki. Walka wręcz. Brakuje mi do jakiejś kolejnego czegoś. No chyba nic jeszcze nie mogę, poza atrybutami głównymi. Poziom główny 3. Asceta. Aha, czyli to mogę jakby dodać, jak rozumiem. Punkty za dodatki, aktualny poziom, postęp, asceta, Q, co to oznacza? Poziom postaci zależy od twoich atrybutów i postępu w grze. Przyda się do porównania twojego charakteru w grze z postaciami kolegów. Co drugi poziom możesz wybrać jeden dodatek, który pozwoli ci wyspecjalizować twojego bohatera w jakiejś czynności. No dobra. Oj, nie to. Jeszcze raz, poziom główny, asceta. Wytrzymasz o 30% dłużej bez jedzenia, ale jak tylko zgłodniejesz, skutki będą o 20% nieprzyjemniejsze. Męski odór. Będąc brudnym, masz o 50% więcej charyzmy w rozmowie z kobietami. Jednakże ludzie wyczują cię na mile, co obniży twoje umiejętności skradania. O 30%. Nocny jeździec. Twoja wytrzymałość odnowi się o 20% szybciej przez noc, ale za dnia wolniej o 10%. Cóż, włóczyki. Wychowałeś się w ubogich warunkach, więc wygodne łóżko to dla ciebie coś zupełnie innego. Im gorsze łóżko, tym lepiej śpisz i na odwrót. Zjadowca 1 rozszerza zakres szybkiej podróży, więc prędzej zauważasz nadchodzące wydarzenia, co zwiększa o 10% twoje szanse na unik. A to ciekawe. Ciekawe. No to cóż, co by tutaj wybrać? Minimalny poziom 2, a ja mam chyba 3, także to by się może dało. Tu mam punkty za dodatki, 1 do rozdania. Cóż by tu wybrać, jeżeli tu w ogóle jest cokolwiek wybierać sens? Dobra, a co jest tutaj w sile? Grabasz. Niosąc martwych lub nieprzytomnych, nie tracisz nic wytrzymałości i spowolni cię tylko o połowę. Aha, czyli przenoszenie ciał, ukrywanie ciał, to jestem w tym lepszy. Po prostu nie tracę szybko wytrzymałości i nie tak mocno mnie to spowolnia, kiedy noszę kogoś na grzbiecie czy na plecach. Dobra, twierdza. Gdy blokujesz ciosy przeciwnika swoją tarczą, tracisz o 30% mniej wytrzymałości.
No taka defensywne, dobra, a ze zręczności tu jeszcze nic. Z witalności też jeszcze nic. Z retoryki. A tu by już coś mogło być, ale potrzebuję ósmy, czwarty właściwie, no. No to dobra. Dobra, zaczynam rozumieć ten, to, no, że tak powiem, rozwój postaci. Dobra, no to wychodzi na to, że z poziomu głównego albo stąd. Tarczy na razie nie mam, chociaż może niedługo będę miał, jeżeli ją zaraz znajdę. Czy będę używał tarczy? No dobra, będę używał tarczy na razie. Tak, chcę się tego nauczyć. To wszystko, tak? Stąd? Dobra. A stąd? Asceta, męski odór, nocny jeździec, im gorsze łóżko i tak dalej. Może to. Tylko coś tu nie rozumiem. Rozszerza zakres szybkiej podróży, więc prędzej zauważasz nadchodzące wydarzenia, co zwiększa o 10% twoje szanse na unik. Ale wydarzenia co? Że przed szybką podróżą on przewidzi, że coś na drodze złego mnie spotka? Czy co? Czy szanse na unik? Nie rozumiem teraz. To znowu do walki wręcz? Trochę to dla mnie niejasne. Tutaj jeszcze widzę, są fajne właśnie jakieś różne. Leczące lub gotowane jedzenie psuje się o 20% wolniej. No, no ciekawe są te. Jestem głodny. No nic, dobra. Nie będę się tu długo zastanawiał. Wytrzymasz 30% dłużej bez jedzenia. Nocny jeździec, włóczyki. Zwiadowca może. Zwiadowca. Niech będzie ten zwiadowca. Intryguje mnie to. Chcę zobaczyć, jak to działa. A poza tym i tak się przyda. Zresztą podejrzewam, że i tak będę mógł tutaj sobie co chcę właściwie, no. Znaczy po kolei chyba większość tych perków będę mógł sobie na spokojnie oczywiście wybrać. Dobra. No to tak, zanim tam pójdę, to ja może coś zjem, skoro jestem głodny, bo potem albo zapomnę, albo nie wiadomo, co to się stanie. Ser. No to zjedzmy ser. Do tego zupka z soczewicy. Czy to już wystarczy? Tak, jestem najedzony. No dobra, no to idźmy po ten jelec, na ten piękny zamek. Taki, no, ładny zameczek, naprawdę. Odbierzemy go tutaj i będzie ok. Co hej? Jarosław i Janek. Jarosław nie, bo mi się źle kojarzy. Janek. I'll be with you. I'm with you, Henry. How are you? A może by tak donieść na tego Niemca? Niemiec obrażał króla w karczmie. Deutsch was saying all kinds of shit about how Sigismund should be king. That bastard. One day he'll get his teeth knocked down his throat if he doesn't shut up. O, tak. A tak w ogóle to przyszedłem po jelec. Father sent me. We're forging a sword for Sir Radzik, and the Chamberlain has the crossguard and pommel. Father had them engraved in Sassau. Right. They're here. The Chamberlain gave them to us for you. Oh. We looked them over. Beautiful work. I've never seen anything so fine. I can't wait to see the sword. Just make sure you don't botch it. And did I ever botch anything? Where shall I start? Ah, shut up and give me what I want, or I'll kick your ass this evening. Right away, your lordship. Masakra. Coś tak, oni tego Henryka tutaj naprawdę wszyscy tak niby go lubią, ale jakoś tak. Keep the sword for myself. Well, I better go if we're to get the job done by this evening. Godspeed. See you later in the tavern. You certainly will. After today's work, the ale might even be on me. No, będzie świętowanko. No nic, no to słuchajcie. Wygląda na to, że wszystko jest. No tak, wróć do kuźni ojca, dobra. Wszystkie zadania spełnione. Ale najważniejsze to z tym. To, że Niemiec ma obsraną chałupę, no. Nie, no oczywiście, słuchajcie, nie mam nic do Niemców, tylko mnie to rozbraja.
że kurde... W czeskiej wiosce siedzi sobie Niemiec i jeszcze tak chamsko, bezczelnie, pewny siebie mówi o swoich racjach wśród tłumu Czechów, nie? Czeskich wieśniaków, masakra. No nic, dobra, no... Tatuś, bądź dumny. About time. Have you got everything I wanted? Mam. Oczywiście. Zaczynamy kuć. Nie ma co. Charcoal, the hilt and the ale. We can start. Piwo najważniejsze. Let's have it then, son. Well done. Right. A to będzie cutscenka, jak rozumiem. Look at that, lad. Well, that's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. And fire up the forge. We'll put it all together. A, to chyba faktycznie tylko cutscenka. No dobra, oglądajmy. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. I'm not sure. Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. What got into you, Hal? That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? You can go and clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Twarda ojcowska ręka. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught making a fool of himself and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish and war. You turn into a common thug. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Siła argumentu, a nie argument siły. Tata dobrze prawi. Heniek? Furnace is ready. Right, we'll do the grip. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Do it. Good. Once more. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague and a score of castles, had a bridge made over the Moldau and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas? Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years.
What about Sigismund? You think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Porządna robota. It's magnificent. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. Oh, they're ready. Może dla Teresy, pamiętacie? For me, Hal. They're in the trunk in the living room. Już nie ma ich w skrzyni, ale to szczegół, nie? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. That will do. Why do you ask? Get those damn nails. Will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. That will do. Get those damn nails. Kamina. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Próba ognia. Nice try. Whoa, ładnie. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Well, those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Isvan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. No to wygląda. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. They certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. No. It's been an honor, Sir Isvan. Have a safe journey to Sassau. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword. And then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. Talk as if you've seen it happen.
A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Skoro on jest z Pragi, jego ojciec był w Pradze, tam był kowalem i tak tutaj jakby boi się, żeby syn tak gdzieś nie szedł nieznany do walki. Jestem ciekaw, czy to nie jest jakoś powiązane. Poza tym umie robić tym mieczem, nie? Olbrychski? Gdzieś generalnie czytałem, że płonące strzały to jest wymysł tylko filmów i może literatury, że to w ogóle nie miałoby racji bytu. Strzelanie płonącymi strzałami, podpalanie strzał jakkolwiek. Ojciec i matka. Dobra. Olbrychski mi zabił rodziców. Miecz pana Radzika Kobyły.
Czy ja go mogę teraz dobyć? To jest przedmiot fabularny, załóż. Ręka wiodąca. No, tu. To co, jak to jest? Jest, dobra. Dobra, mam miecz. Mam uciekać wzdłuż fosy i... Kumanowanie się nauczyłem, nieważne. Zdobyć konia do Talmberga. Dobra. Spieprzać wzdłuż fosy i tam mówili, żeby zeskoczyć z murów. Tylko, że chyba... Jakich murów, kurde? Chyba już mi się udało zeskoczyć z tych murów. Wyjmę sobie mieczyk na wszelki wypadek. Robić nim za dobrze nie umiem pewnie, ale no... Aha, dobyta z broń wzbudzi strach wśród wieśniaków. Mogą nawet wezwać straż. Dobra, to może schowam ten miecz. Póki co. Jest koń, spróbuję go dosiąść. Co jest? Po jakiemu oni gadają? Cholera jasna. Wiejski chłopak jak ty nie ma szans obronić się przed ukrytymi kumanami. Lepiej uciekaj i ratuj swoją skórę. Kumani. Co to są kumani? Jacy kumani? No dobra. Ciekawe, o, tu się zapisała gra, okej, dobra. Jezu, już się bałem, że... No tak, gra się też przy ważniejszych momentach zapisuje, okej. Dobra, nie ma co, trzeba lecieć. Mam nadzieję, że uda mi się też przekraść mniej więcej trochę. Chociaż zaraz tutaj coś jest, jakby. Ja chyba nie dam rady tej kobiety uratować. Muszę uratować siebie. Nic, no na konia, szybko na konia i... Mam nadzieję, że nie skończył się, zatrzymałeś. Jazda konna. Gwiżdżąc możesz kiedykolwiek przywołać swego konia i następnie go dosiąść. Wiedźmin 3 się kłania. Kłus to podstawowy ruch konia. Caps Lock chodząc dajesz odpocząć swojemu koniowi. W i lewy shift. W i podwójne stuknięcia lewym shiftem galop najszybszy bieg. Ale prędko wyczerpuje wytrzymałość mojego konia. Podążanie ścieżką. Lewy shift twój koń jest mądrzejszy w niektórych... Od niektórych ludzi będzie trzymał się ścieżki, jeśli mu zaufasz. Jedź kłusem i nie kieruj nim. No to jak w Wiedźminie. Dosłownie wszystko jak w Wiedźminie 3. Dobra, przytrzymamy to. Jezu, nie wiem co oni gadają naprawdę. Dobra, shifta trzymam sobie. Niech on sobie sam tutaj biegnie. Mam nadzieję, że nie biegnę za... Znaczy nie jadę tym koniem za wolno. Ale dookoła wszędzie są wrzaski ludzi. To jest normalnie jakaś inwazja, jakiś najazd jakby. Teraz polecę kłusem. No nic, no ja nie pomogę tym wieśniakom. Ale może przynajmniej wezwę pomoc z tego Talberga, tak? O Jezu. Jeszcze strzałę dostałem. Prawie w kolano. Ale w Udo, czyli jeszcze poszukiwaczem przygód mogę być. Dobra, spieprza, mam krwotok. Masz krwawisz, ale jeszcze nie wiesz, jak opatrzyć swoje rany. Musisz prędko znaleźć kogoś, kto udzieli ci pomocy. No to grubo. Dobra, cholera jasna. Strzały latają wokół, tutaj słyszałem się wbijają. Punkt szybkiej podróży odkryty. W lewo. Dobra. No tak. Dobrze, chyba teraz jadę, z tego co widzę. Kurde. No i nie wiem, z tym krwotokiem chyba jeszcze nie jest tak źle, ale... Stamina od konia też widzę, tutaj się kończy.
Cholera, gonią mnie ciągle. Jasny gwint. Oni są blisko mnie, mają zbyt świeże konie chyba. Po prostu. Kurde, znowu no. Cholera jasna. Ale powiem wam, że steruje się tym koniem tutaj wygodniej niż na przykład w Wiedźminie czy w Skyrimie. Sterowanie tutaj podczas jazdy konnej jest dużo wygodniejsze. Cholera, koń zaraz mi się zmęczy. Cholera jasna. Ale on szybko odnawia sobie na szczęście kondycję. Kurde, oni są jakoś siedzą mi na zadku chyba. Są bardzo blisko mnie. Dobra, cel osiągnięty. Uff. Co to jest za język? Jacyś Tatarzy? Tatarzy czy co innego? No widzę, że ten Talenberg czy tam Talberg to taki większa osada. Taka warowna bardziej. No powiem wam, że no niby dużo dialogów, dużo gadki, ale troszeczkę no tak... Trzyma to tutaj w napięciu, czyli co? Czyli do Skalicy już raczej nie wrócimy. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages. Ale zauważcie bardzo sensowna rzecz, że nie wyciągają mu strzały od razu. What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the ground? A huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? No właśnie. Też mi się tak wydawało. Tatars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. Łoch, ale on nie powinien ułamać strzały i wyjąć normalnie wzdłuż grotu, a nie że grot tak z powrotem przez mięśnie. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. If you idlers nothing better to do, get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Divish. Lord Divish. Mam nadzieję, że nie ten z Krakowa. Sir, this is a survivor from... I heard, Robart. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the insides of the attackers? And were there any more survivors? Sir, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground.
But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir. Talmberg. Cel osiągnięty. Oj, coś czuję, że Henryk nie miał czasu po prostu się nad tym wszystkim zastanowić jeszcze na spokojnie. Wszystko się tak wydarzyło błyskawicznie szybko właściwie, że no masakra. Dobrze, co ja mam tutaj teraz do zrobienia? Porozmawiać z Bożkiem. Bożek. Ale jestem bardzo głodny, wręcz umieram z głodu, można powiedzieć. Którędy tu... Oj, nie tutaj, przepraszam, nie przepraszam. Którędy tu można dziś... Tu jest jakiś precel. Dobra, zobaczmy. Masakra. Tutaj? Tutaj, tak, dobra. To jest gar kuchnia, czy coś takiego. Z kim ja tu mogę pogadać na temat jedzenia? To nie jest, to nie są drzwi. No to którędy, kurde. Może tu? Przepraszam, ja po prostu szukam oberży jakiejś, gdzie mogę coś zjeść. No tu jest precel, więc podejrzewam, że to jest to. Znaczy gdzieś tutaj był przynajmniej. Moment, porozmawiaj z Bożkiem. Może z tym Bożkiem najpierw muszę pogadać. On jest tutaj. No dobra, Bożek. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Dobra, teraz do kuchni, tak? Może tędy? Udaj się z panem Bożkiem do kuchni. Dobra, no to już wszystko wiemy. Spadek reputacji. Must. Eat. No chyba w ostatniej chwili, co? Ah, milady. You are fortunate. Our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with a presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bożena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear. Aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, lady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady.
May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, ma'am. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. No cóż. Dobra, jemy. Gdzie jest ten stół? O, tutaj, soczewica. Dobra, bułeczka. Co jeszcze? Pieczona kaczka, no to tak. Drobiowe mięso, dużo białka. Dobra, jadło. A więc tak, soczewica. Podejrzewam, że taka pieczona kaczka jedna, to nie będzie nic szczególnego. No i dobra, jeszcze ser. Jeszcze jedna pieczona kaczka. Najadł się. Dobra. Ale mi się oczy zamykają, masakra. Dobra, gdzie? How ill-mannered. Jesus. Jak ziewam publicznie, to jest spadek tego, tak? Reputacji. No dobra, w każdym razie. Moment. Aha, tu jest literka A, dobra. Masakra, zaraz zasnę na ulicy chyba. Oj, momencik, tutaj, tak? Dobra. No tak, no najlepiej jest tutaj sobie przespać się, najeść. Henryk dużo przeżył, więc myślę, że ze świeżym umysłem będzie dużo lepiej zająć się kolejną częścią tej opowieści. Dobrze, kochani, na dzisiaj również kończę drugi odcinek opowieści w Kingdom Come Deliverance. Tak jak mówiłem, jest to gra dosyć specyficzna, przegadana. Macie tutaj doskonały dowód. Mojej aktywności jakoś bardzo dużo nie było. Ale myślę, że z aktywności również coś się w przyszłości znajdzie. Jakby nie patrzeć, jesteśmy ciągle w jakimś prologu tutaj właściwie. Także co tam dalej Henrykowi pisane, okaże się już w kolejnych odcinkach. Dziękuję wam wielkie za uwagę. Do zobaczenia, do następnego. Bywajcie!